Formaty pól dialogowych arkusza to są takie właśnie przyciski, suwaki, pola wyboru, które w Excelu znacznie ułatwiają pracę z danymi. Powodują, że nasze arkusze stają się takie bardziej dynamiczne, zwłaszcza jak tworzymy jakieś arkusze pod innych użytkowników. Nasz arkusz w Excelu może stać się bardziej przyjazny dla tego użytkownika, jak gdyby zewnętrznego, któremu dajemy taki arkusz. Mam otwarty plik o nazwie Formaty pól dialogowych arkusza. To jest plik w folderze makra. Zanim jeszcze przejdziemy do samych makr, to właśnie zrobimy sobie kilka przykładów tych formatów pól dialogowych arkusza. To jest coś, co jeszcze nie wiąże się z makrami, to znaczy nie będziemy budować makr, aby te formaty pól dialogowych arkusza wstawić. Mamy pierwszy arkusz pola grubi przycisk opcji. Chodzi o stworzenie właśnie takiej tabelki z przyciskami, z polami wyboru. Formaty pól dialogowych arkusza są w zakładce Developer. U mnie ta zakładka Developer jest włączona, jednak tej zakładki domyślnie włączonej nie ma. Jeżeli chcemy sobie tą zakładkę Developer włączyć, musimy wejść w plik, w opcję. W Excelu 2007 opcja włącz kartę, pokaż kartę Developer na wstążce będzie właśnie w tym miejscu mniej więcej, w zakładce ogólne. Tutaj w 2010 Excelu musimy wejść w dostosowywanie wstążki. W dostosowywaniu wstążki po prawej stronie widzimy, że tutaj właśnie kartę Developer można zaznaczyć, odznaczyć. No my oczywiście chcemy ją widzieć, więc ma być zaznaczona. Klikamy OK. Mamy tą kartę Developer. W karcie Developer mamy coś takiego jak wstaw. Klikamy sobie na przycisk wstaw. Widzimy, że mamy tutaj formaty formularza plus formaty ActiveX. Nas interesują formaty formularza, czyli ta pierwsza sekcja. Widzimy, że właśnie tutaj mamy różne przyciski, pola kombi, pola wyboru, suwaki, listy rozwijalne. Chcemy najpierw pole grupy. Klikamy. Rysujemy sobie je myszą. Na przykład. I zmienię sobie nazwę, żeby to był sposób dostarczenia towaru. Klikam na to. To sobie usuniemy. Sposób dostarczenia towaru. Odkliknę gdzieś obok. Ta nazwa tutaj się wpisała. Dodatkowo w tym polu grupy chcę mieć trzy przyciski. Wchodzimy sobie jeszcze raz we wstaw i widzimy, że tutaj są przyciski opcji. Klikam. Również go rysuję. Zmieniam nazwę, czyli klikam myszą, tą, która jest, usuwamy, a wpiszę przesyłka zwykła. Odkliknę, wstawiamy następną, czyli przycisk wstaw, leży w zakładce Developer, przycisk opcji, przesyłka priorytetowa. Rysujemy najpierw, wpisujemy przesyłka priorytetowa. Na razie jest to nierówno, ale to wszystko będziemy zaraz wyrównywać. Klikuję i wstawiam jeszcze jedną kurier. Wstaw, przycisk opcji, rysujemy. Zmieniamy nazwę na kurier. I odklikuję. Od razu sobie to wyrównam. Kliknę najpierw w prawym, potem lewym, żeby zaznaczyć tą pierwsze pole. Przytrzymuję Ctrl na klawiaturze i zaznaczam kolejne. Klikam i klikam w kolejne. Mam zaznaczone trzy pola. Chciałbym teraz je wyrównać. Wchodzimy sobie w narzędzia do rysowania. Wyrównaj i wyrównujemy na przykład do lewej. Widzimy, że zrobiło się równo z lewej. Jeszcze raz wyrównaj. I wybieramy wyrównaj do środka w poziomie. Chociaż chyba lepiej będzie jednak do lewej. I wybieramy rozłóż w pionie. Jest rozłożony równo. Mamy wtedy trzy pola wyboru na równej wysokości. Przy lewej stronie z równymi odstępami pomiędzy tymi polami. Jak widać, one działają, można w nie kliknąć, jednak nie mamy żadnej informacji zwrotnej. Musimy mieć jakąś informację zwrotną, co ktoś wybrał.
tak? No bo jeżeli ktoś wybrał na przykład przesyłka zwykła, no to tutaj na przykład fajnie byłoby, na przykład w komórce wyświetliło przesyłka zwykła, a potem na podstawie tego na przykład naliczamy cenę za przesyłkę zwykłą. Jeżeli chcemy informację zwrotną, musimy kliknąć prawym przyciskiem myszy na obojętnie którym tym formacie i wybrać Formatuj format. Otwierają się właściwości tego formatu. Jest zakładka Format i jest łącze komórki. To łącze komórki jest właśnie bardzo istotne, bo ono tak naprawdę powoduje, że mamy jakąś odpowiedź zwrotną, czyli możemy dalej jakoś przetwarzać sobie tą opcję, którą ktoś wybrał. Łączę komórki, na przykład kliknę tutaj w komórkę. Klikam OK. Widzimy, że wyświetla się 1. Jak kliknę na drugą opcję, wyświetla się 2, na trzecią 3. Czyli nie wyświetla się od razu napis przesyłka zwykła, przesyłka priorytetowa, kurier, tylko wyświetla się, która opcja została wybrana. 1 to jest przesyłka zwykła, 2 przesyłka priorytetowa, 3 kurier. Ale łatwo coś takiego sobie dostosować. Zawsze możemy skorzystać na przykład z funkcji wybierz, równa się wybierz. Wybierz to jest funkcja, która wybiera z listy wartość lub czynność do wykonania na podstawie numeru wskaźnika. Wywołam sobie ją. Numer argumentu to jest 100. Średnik, wartość pierwsza. Jeżeli wybrano 1, to ma się wyświetlić przesyłka zwykła. Zamykam cudzysłów, średnik, wartość 2. Jeżeli wybrano 2, czyli tu się pojawia dwójka, to ma się wyświetlić przesyłka priorytetowa. Cudzysłów. Wpisujemy przesyłka priorytetowa. Zamykam cudzysłów, średnik. Wartość 3, kurier. Wpisuję w cudzysłowie kurier. Zamykam cudzysłów, zamykam nawias od funkcji wybierz, enter. 3, kurier. Klikam na dwójkę, przesyłka priorytetowa, jedynka, przesyłka zwykła. I się zgadza. Jedynkę zawsze można ukryć, tą wartość. Możemy wejść na przykład prawym formatu komórki. Przypomnimy sobie, jak wygląda format widmo. W formacie niestandardowym, przypominam, format widmo to są 3 średniki. Ta wartość będzie w komórce, nie będzie się wyświetlała. W rezultacie mamy to, co ktoś wybierze, wyświetla się w komórce obok. Przechodzimy do drugiego arkusza, pola wyboru. Podobna rzecz, z tym, że teraz chcemy pole wielokrotnego wyboru, czyli zaznacz, odznacz. Można oczywiście zaznaczyć oba, można nie zaznaczyć żadnego, można zaznaczyć jedno albo drugie. Wchodzimy sobie jeszcze raz w dewelopera. Wstaw. Wybieramy właśnie pole wyboru. Rysujemy sobie na przykład tu niżej. Znów trzeba zmienić nazwę. Płatności na koniec okresu. Jeszcze raz. Płatności na koniec okresu. Odklikuję, rysuję następne pole wyboru, czyli wstaw pole wyboru. I wpisujemy uwzględnij dodatkowy wkład. Klikuję. No i również będziemy musieli stworzyć łącze komórki. No bo teraz owszem, ja mogę zaznaczyć, odznaczyć, ale nie mam żadnej informacji zwrotnej. Musimy mieć jakąś informację zwrotną, czy zaznaczono, czy nie odznaczono. Jeżeli zaznaczono, ma się właśnie wyświetlić prawda, jeżeli nie zaznaczono, ma się wyświetlić fałsz. Klikamy prawym przyciskiem myszy na formacie i wybieramy formatuj format. I znów mamy właśnie format. Domyślnie zaznaczona albo nie zaznaczona. U nas wszystko jedno, łącze komórki. Wybieramy na przykład tu. Klikamy OK. To samo z tą komórką. Prawym. Formatuj format. Łączę komórki na przykład obok. Klikamy OK. No i teraz to działa w ten sposób, że jeżeli pierwsza opcja została zaznaczona, wyświetla się prawda. Jeżeli nie zaznaczona, fałsz. Podobnie z tym. Prawda lub fałsz. I widzimy, że dalej na podstawie czegoś takiego można dalej sobie sprawdzać, przeliczać i wyświetlać inne wartości. Przejdźmy do arkusza 3, paski przewijania i pokrętła. Chcemy stworzyć takie pokrętło. Również w deweloperze, jak klikniemy sobie na wstaw, mamy właśnie paski i pokrętła. Jest pasek przewijania, jest pokrętło
Możemy sobie wstawić, w naszym przypadku chcemy wstawić suwak, czyli bierzemy sobie pasek przewijania, klikam, narysujemy go, na przykład, klikamy prawym, formatuj format i mamy tak. Wartość bieżąca 0 może domyślnie zostać. Wartość minimalna. No zaczniemy na przykład od 0. Nasz suwak będzie jeździł od 0 do 1000 na przykład. Wartość maksymalna, no na przykład 1000. Zmiana przerostowa. Zmiana przerostowa to jest zmiana, która będzie po kliknięciu na strzałkę. No może być właśnie 1. Zmiana strony to jest zmiana, która będzie jak będziemy klikać tutaj na środku suwaka. Na przykład o 10. Łączę komórki, czyli gdzie chcemy wynik. Na przykład tu gdzieś obok. Klikamy OK, no i zobaczmy, jak nasz format działa. Klikam na komórkę, na strzałkę, to się zwiększa. Mogę zawsze złapać, widać, że to się zwiększa. Zmiana przerostowa, czyli jak klikam na stronę, mam zmianę strony. Widzimy, że mamy gotowy pasek i oczywiście z taką wartością, która tu się wyświetla, dalej coś można zrobić. Tak? Ważne, że mamy to łącze do komórki, mamy jak gdyby wynik, czyli to, co ktoś wybrał. Dalej na podstawie tego możemy przetwarzać nasz arkusz. Mamy kilka prostych formatów pól dialogowych arkusza. W nich się bardzo fajnie korzysta, bo tak jak mówię, mamy to łącze zwrotne, więc zawsze można na podstawie tego, co ktoś sobie wybrał, albo na podstawie tego, co ktoś zaznaczył, dalej funkcjami wywoływać jakieś inne wartości albo jakieś inne funkcje.